Wielce Szanowni Państwo, Marszałek Sejmu, pan Marek Kuchciński poprosił mnie o odczytanie listu. Jest to dla mnie zaszczyt i radość, tym większa, że jestem posłem z Torunia i związany z dziełami redemptorystów od wielu lat. Jego Magnificencja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Magnificencjo, czcigodny ojcze, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego. Nie mogąc w niej uczestniczyć, pragnę złożyć na ręce Waszej Magnificencji serdeczne pozdrowienia dla uczelnianej społeczności. Inauguracja roku akademickiego stanowi święto, które rozpoczyna kolejny rozdział życia wielu młodych ludzi. Jest to czas gromadzenia wiedzy, kształtowania charakteru oraz rozwijania zainteresowań. Rad jestem, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykazuje troskę nie tylko o odpowiednie przygotowanie zawodowe adeptów, lecz także dba o zrozumienie istotnych społecznych wartości, przede wszystkim odpowiedzialności i szacunku. W tym uroczystym dniu szczególne słowa wdzięczności pragnę skierować do wykładowców. Wiele podejmowanych inicjatyw nie byłoby możliwych bez Państwa zaangażowania. Życzę wszystkim pracownikom uczelni realizacji zamierzeń, wiele satysfakcji w pracy naukowo-dydaktycznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Całej społeczności akademickiej życzę harmonijnej i satysfakcjonującej współpracy. Szczęść Boże. Łączne wyrazy szacunku. Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.